Witam serdecznie, kanał Prawem na Lewo, a dzisiaj Armada Cichy Kwik Windykatora. Znowu piątek, piąteczek, piątunio, czyli tradycyjnie czas na tematy lekkie, łatwe, no i oczywiście przyjemne. A cóż może być przyjemniejszego niż płacz Windykatora? Cytując Markusa Marcinkiewicza, porozmawiamy o kimś, czymś, co Markus Marcinkiewicz w artykule z 2014 roku na łamach Forbesa określił jako samuraje telefonów, paladyni wierzytelności, rycerze Jedi windykacji. Na przestrzeni ostatnich 10 lat różnie nazywano zarówno mnie, jak i moich kolegów i koleżanki z branży. No, ja akurat abstrahując słyszałem jeszcze kilka ciekawych określeń, ale one pięknie brzmią w naszych myślach, a wypowiadając je, pewnie ich czarby prysną. Jak powiedział Markus, wszyscy jesteśmy zawodowymi windykatorami i wykonujemy swoją misję. No tak, misjonarz. Niezależnie od ilości wylewanego na nas jadu i żółci na internetowych forach. Cóż, no cytując Kurdupla z Korsyki, nie przeszkadzaj swojemu wrogowi, gdy popełnia błędy. Przecież do tej pory ci wybitni specjaliści z branży, no tej samej branży, gdzie niektórzy prezesi siedzą w aresztach, niektórzy nie mieli pieniędzy na ogłoszenie upadłości, czy też niektórzy pozywali za nieprzychylne komentarze na ich temat, aż trafiło się kilku gości, którzy udowodnili, że niektórzy z tych specjalistów mieli problem nawet z prawidłowym napisaniem pozwu. W każdym razie myśleli, że najwięcej jadu i żółci na internetowych forach wylewają na nich dłużnicy. A tu nagle możemy popatrzeć na pracę windykatorów od kuchni. Ile razy ten biedny rozmówca, zastraszany w rozmowie telefonicznej, pomyślał sobie o tej na przykład niedobrej pani po drugiej stronie słuchawki. Bardzo niemiłe rzeczy, przy których określenie tara kurtyzana to i pewnie byłby szczyt finezji. Ale to jest dalej w myślach. To o czym kto myśli, a nie wypowiada, prawda? I nagle ci, zdawać by się nam mogło, wszechwiedzący windykatorzy, straszący, że terenowi już jadą, na własnej skórze odczuli, jak dobry, łaskawy i wspaniałomyślny jest ich pracodawca. Zostali wywaleni na zbity ryj z roboty i w opiniach o pracodawcy na portalu GoWork teraz się skarżą. No, jest mi ich tak żal, że no chyba będę ronił łzy. Możemy znaleźć tak naprawdę całkiem eleganckie wpisy. Byli pracownicy w opiniach o firmie Armada piszą tak, Janetka napisała. Miała być korporacja, miał być dział prawny i do skipowania. Kiedyś pracowało tam blisko 40-50 osób. Teraz pracuje ledwo 10. Z centrum uciekli do mieszkania komunalnego. Oszczędzają na wszystkim, zaczynając od premii, a kończąc na motywacji. Tam brakuje dosłownie wszystkiego, co normalne. O, dziękuję za przyznanie racji. Łącznie ze zdrową atmosferą. Reszta usunięta przez administratora forum. To wcale nie są kłamstwa, ale jeżeli ktoś chce sam się przekonać, to proszę się zatrudnić i pracować rok czy dwa. Jeżeli ktoś pracuje dłużej, no to jest masochistą. Z tego co wiem, to się zwalniają. Z tego co wiem, to się zwijają. To była kwestia tylko czasu. Kolejny były pracownik zamieścił całkiem nowy wpis, bo 23 lutego 11:45. Widzę, że jednak prawda w kole w oczy. Witam. Prosiła i prosiła i wyprosiła. Otóż zacznę od tego, że opinia Anety jest prawdziwa. Jestem byłym już pracownikiem firmy. Rozwiązano z nami umowy z dniem 31 stycznia 2021 roku. Praca jak praca. Z dłużnikami bywa różnie, ale nie o nich tu mowa, a o pracodawcy. Faktycznie, miała być korporacja. 15 osób, działy różne i ajwa, i generalnie średnia pracowników przez wszystkie lata to może 20-25 osób. W styczniu tego roku było nas na koniec 6 windykatorów, przepraszam, telefonistów. Faktycznie różowo nie było i to pod wieloma względami. Pamiętam, jak na call center były sprawne jedne słuchawki. Jeżeli dobrze pamiętam, działały na jedno ucho. Wyobraźcie sobie teraz pracę przez 8 godzin, dzwoniąc z telefonu stacjonarnego, przytrzymując słuchawkę na ramieniu, bo musisz w międzyczasie dodać notatkę i windykować dłużnika. No ale kogo to interesowało? Na pewno nie naszego pracodawcę. A ja powiem więcej.
Na pewno waszych rozmówców też to nie interesowało. To nie jest koncert życia. To nie jest koncert życia. To nie jest seks telefon. Na czegóż? Ja nie jestem lektorem. Ja jestem mądra. Nie gadaj, teraz ja mówię. W tej chwili koordynatorzy windykacji terenowej są zajęci. Proszę czekać na połączenie. Jeśli chcą państwo uniknąć wizyty, proszę przesłać potwierdzenie realizacji na numer. Proszę pana panu nasilstwo do rozmów z pana sobie posiadamy. Szkoda, że go nie widzę. Nie muszę go pana udostępniać, nie mam takiego prawnego obowiązku. Mhm. Jeśli mam, to proszę mi podać podstawę prawne. Przede wszystkim zwykła logika. Skąd mam wiedzieć, że pan takie pełnomocnictwo posiada? Podstawę prawną, proszę. Bo nękacie mi już trzeci raz. Nękać, proszę pana, no osoby uczciwe, które prywatne nie mają zobowiązań. No, pan jest osobą zadłużoną, mamy prawo, proszę pana, i to całe. Nie jestem osobą zadłużoną. To, że czy jestem dłużnikiem, czy nie, może tylko, że stąd nie pan. Nie, proszę pana, do momentu, proszę pana, gdy pan nie oddaje pieniędzy, proszę pana, jest osobą zadłużoną, proszę pana. A skąd pan wie, że wziąłem jakiekolwiek pieniądze? Bo mam, bo pana wieczór ma umowę, proszę pana, z Ceratum Banku, proszę dlatego. Aha, a dlaczego mi jej nie przedstawił? Bo nie ma obowiązku, proszę pana. Gdzie? Pani, szanowni, będziemy prowadzić, proszę pana, działania do momentu, aż pan to sobie wyjaśnił. Mhm. Wróćmy. Muszę do pana zobaczyć. Czy mają państwo umowę? Z kim? Tylko, że mnie straszycie, że ktoś do mnie przyjeżdża, a ja tego sobie nie życzę. To pana życzenia, my nie jesteśmy od tego, żeby pana życzenia spełnić. Wie pan co, ale nie możecie sprawiać, żebym się bał we własnym domu, to jest niezgodne z prawem. Trudno, no to może pan to sprawę gdzieś zgłosić, niech pan się sprawę zajmie. Dzisiaj dokonam pan płatności, do której godziny? Wcale nie dokonam tej płatności. Zastanawiam się, dlaczego jacyś ludzie kręcą się pod moim domem, dostaję SMS-y, że nie zastali mnie, mają do mnie przyjeżdżać. Nie wyrażałam zgody, żeby ktokolwiek do mnie przyjeżdżał. Proszę pana, takie są po prostu konsekwencje z powodu tego, że pan nie spłaca swojego zadłużenia. A ja nie mam zadłużenia. Proszę pana, ma pan i pana termin płatności minął w zeszłym roku w sierpniu, dokładnie 15. Ale proszę pana, dostał pan wiadomość SMS, że dopóki nie otrzymamy potwierdzenia płatności, proszę pana, wizyta windykacji terenowej jest zaplanowana i taka się odbędzie. Pracownicy przyjadą tylko po to, proszę pana, żeby uzupełnić dokumenty do postępowania sądowego. Jeżeli chcecie... Nie chcę wizyty, proszę pana, proszę cię dokonać płatności. Jest to kwota 8... To jest szantaż. 96 groszy. To jest szantaż, proszę pani. Nie, proszę pana, tak ja mam pan zadłużenie, to jest obowiązek... Nie mam zadłużenia. Takiego zadłużenia. Do godziny 18 mogę poczekać na płatność pana strony. Jeżeli w firmie była cisza, czyli brak wiadomości odszefowej, zawsze było wiadomo, że długo taki stan rzeczy nie potrwa. Zawsze trzeba było coś znaleźć, do czegoś się przyczepić. Nie trzeba było przyjeżdżać, wystarczyło napisać. Mieliśmy chyba słuszne wrażenie, że uważano nas za ludzi mało inteligentnych, przychodzących do pracy napić się kawy i pomachać nogami pod biurkiem. No, ja akurat może ze względu na kulturę, przez grzeczność nie zaprzeczę. Pozwolę sobie przytoczyć, to jest dalsza część wpisu, odnośnie niezadowolenia z wyniku. Czy państwo rozumieją, co znaczy słowo całość i tu cały wywód? To nie pół, nie ćwiartka, nie rata i nie część. Proszę się obudzić i zabrać do pracy, bo wasze dane wołają o pomstę do nieba. Mają być jutro wpłaty. Czy wszyscy dobrze zrozumieli, czy ktoś potrzebuje indywidualnej pogawędki? I to była norma i standard. Gdy zaczęliśmy pracę podczas pandemii, na komunikatorze padały dużo mocniejsze i ostrzejsze słowa. Chamskie, prostackie, nie wiem, czy pozwolę sobie zacytować. No, myślę, że pan miał czas przywyknąć. Zresztą doskonale wiedzieliśmy, że czytają to, co piszemy między sobą i dlatego pojawiały się tam takie informacje, które chcieliśmy, żeby oni wiedzieli. Normy, dane były zbierane co godzinę. No ale jak się siedzi w domu i ma się w pracy samych pracowników, którzy robią wszystko, no to trzeba im przykręcić śrubę. Mieliśmy na koniec każdego dnia wysyłać zadeklarowane wpłaty. Ba, na koniec dnia po co? Przecież można było wysyłać co godzinę. L4, urlopy na żądanie, o Boże, nie waż się, bo będzie kara. I wielu pracowników tego doświadczyło. Były to niekończące się odsłuchy, brak maili od dłużników, bądź podwojona ich liczba. Zdawać by się mogło, że do przedszkola chodziliśmy, a nie do pracy. No skoro pan tak uważa, to
również nie będę zaprzeczał. Zawsze było mało, mało, za mało, teraz już wiemy dlaczego. Wiemy, na co pracowaliśmy tyle lat, ale to my byliśmy tymi niedobrymi. Bo przecież to my tylko mówiliśmy, daj podwyżkę, daj wolne. Zapraszam wszystkich na Instagram od owej pani. Byliśmy tam nikim. Zastanawiam się, dlaczego nas wcześniej nie zwolniono. Skoro z 2 lata temu, może 3 nawet, przyjechała pani, usunięta przez administratora, powiedziała nam pracownikom, którzy pracują nie tylko i wyłącznie na swoje wynagrodzenie, że nas nie potrzebuje, że nie jesteśmy jej do niczego potrzebni, bo przecież SMS-y powodują wpłaty. I tu się pojawia słowo, które powinno trafić do kanonu windykacji. Samowpłata. No mnie się podoba. Gdy wynik był naprawdę dobry, co słyszeliśmy? Otóż i co, samowpłaty się skończyły i teraz będzie lipa. Byliśmy nazywani telefonistami, bo przecież nawet do dłużnika się dodzwonić nie umiemy. Bo nasza w tym wina, że zablokował numery albo nie odbiera. No ożeż, jacy niedobrzy ci rzekomi dłużnicy. No kurde, jak oni mogli? Przecież tak się staraliście. Dobrze, oczywiście odnotuję. Zaraz proszę pana przy odmowie współpracy. Panie, niech pan się zachowuje, proszę pana, jak pan to uznaje za stosowne. Niech po to, proszę pana, firma Ceratum Bank skierowała pana dokumenty do najlepszej firmy windykacyjnej w Polsce. Proszę pana, czego sprawy nie zamknąć. Pani pracuje w najlepszej firmie windykacyjnej. Tak, oczywiście. A to nie ma lepszych firm. Nie. Uważa pani. Aha. A czym się firma windykacyjna zajmuje, proszę mi powiedzieć, bo ja nie wiem. Wasza? Ja to, jak już wcześniej powiedziałam, proszę pana, niepracujne informacji ma pan dostęp do strony internetowej naszej ale firmy. Się z pani może zajmuje, pan to, proszę pana, wszystko zweryfikować. A może pani mnie jakimś bezpośrednim, bo pan jest niekompetentną osobą, żeby ze mną rozmawiać. No to dobrze, proszę pana, akurat pana zdanie na ten temat mnie nie interesuje. Aha. Odnotowuję, proszę pana, odmowę współpracy. Kieruję, proszę pana, pracowników terenowych na adres zamieszkania. Ale jakiej współpracy, bo pani mi nawet nie zaoferowała żadnej współpracy. W tej sytuacji, pan pisze dalej, ciśnie się na usta tylko jedno, bajka o wężu. Pożegnano się z nami w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał i dał dla jasności, nikt nie płakał i nie płacze, że już w armadzie nie pracuje, ale o podejście do ludzi chodzi. Ludzi, którzy spędzili tam 5 lat i więcej, bez L4, będąc niejednokrotnie na każde zawołanie. Powiedziano nam wprost, albo podpiszecie porozumienie z dniem 31 stycznia i się rozchodzimy. Mieliśmy bardzo pracowity weekend, prawnik doradził nam jeszcze co i jak i byliśmy przygotowani na wszystko. Jeśli miałaby sprawa trafić do sądu pracy, to mieliśmy na to czas. Zajęliśmy konkretne stanowisko, byliśmy stanowczy i co się okazało, że w 15 minut znalazły się dla nas pieniądze. Żałosne i żenujące podejście zdawać by się mogło dorosłych ludzi. Karma zawsze wraca. Zawsze jest to tylko kwestia czasu. No ale rzeczywiście. No karma wraca. A wróci jeszcze mocniej, jak przez przypadek okaże się, że wasz przyszły pracodawca był przez was kiedyś windykowany. To w tym momencie to, co jest wpisane w CV, chyba nie będzie miało za dużego znaczenia. A przecież miała to być taka wspaniała firma. Na własnej stronie internetowej, i to już jest poza wpisem, to generalnie jak tam ostatnio wchodziłem, patrzyłem, to piszą, że oni wiedzę merytoryczną uzyskali wskutek licznych szkoleń organizowanych przez firmy szkoleniowe, rozwijanych poszczególnych zagadnień tematycznych związanych z wyżej wymienionymi obszarami. Wiedza uzyskana wskutek szkoleń wewnętrznych z zakresu wykorzystania kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, prawa bankowego i handlowego, ustawy o ochronie danych osobowych przez lata była stosowana w praktyce przez założycieli spółki w czasie ich dotychczasowej pracy jako menadżerów windykacji w bankach i firmach windykacyjnych. No. Nie, przepraszam. Ale nie liczcie państwo na komentarz, bo szczerze mówiąc, przy czymś tak pięknym chyba nie byłbym w stanie go przepić. Tym bardziej, że sami piszą dalej, że proces zawsze dopasowany jest do wymagań i oczekiwań naszych klientów. A dzięki szerokiemu spektrum wiedzy, doświadczenia i narzędzi operacyjnych oferowany jest produkt dający przede wszystkim korzyść, jaką jest wysoki procent skutecznego odzysku należności, przy jednoczesnej gwarancji zachowania najwyższych standardów jakości obsługi.
tak ważnej w dbaniu o dobry wizerunek naszych klientów w oczach dłużników i opinii publicznej. No cóż, z firmą Armada jest kilka filmów na kanale Teraz Ja Mówię i z całą pewnością ten profesjonalizm, o którym piszą Państwo, tam będziecie w stanie zaobserwować. Skoro mamy piątek, to ja, drodzy Państwo, powiem jedno. Myślę, że sami pracownicy firmy windykacyjnej w tej chwili, a nie łączę się z nimi w bólu, ale pokazali, czy odczuli na własnej skórze, jak wygląda rzeczywiste podejście firm windykacyjnych. Okazuje się, że nie tylko do osób, które chcą oskubać, ale nie mają szacunku nawet dla własnych pracowników. I to jest chyba normalne w tym wypadku. Tak więc proszę bardzo komentować, zostawiać łapki, subskrypcje. Tradycyjnie przy piątku Państwa zdrowie i do zobaczenia we wtorek. Pozdrawiam serdecznie.